Siemanko, witam Was, Wojtek z tej strony. Dzisiaj temat Grundsteuererklärung 2022. Zaczynamy. Ogólnie ten filmik jest dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek nieruchomości, czy to jest mieszkanie, czy to jest dom, czy to jest Lagerhalle, czyli jakiś magazyn, czy garaż, cokolwiek. Wy musicie płacić wszyscy Grundsteuer, nie będę wszystkiego tłumaczył na polskie, bo po prostu mieszkacie tutaj i musicie się właśnie z tymi słówkami zapoznać, je używać i no, obrabiać, przerabiać. Dlatego Grundsteuer 2022 to jest w tym roku nowe. Dotychczas było tak, że twoja gmina, miasto czy ktokolwiek wysłało ci Grundsteuer Bescheinigung i tam było rozpisane na kwartał, tyle i tyle musisz co kwartał płacić. A od teraz, czyli od 2022, trzeba między 1 lipcem a 31 października 2022 oddać ten cały Grundsteuer Erklärung. Ja to rozpisałem na, znaczy rozpisałem, mam to na 5 punktów i te 5 punktów sobie możecie zapisać i wtedy będzie wszystko super. Jako mały dodatek, te 5 punktów, które Wam za sekundę powiem, to się tylko robi raz. Nie, że co roku będziecie to robili, tylko ten Grundsteuererklärung raz robicie, a potem już z górki. A z górki to znaczy, że jak to w tym roku zrobisz, to od 2025 roku będzie to pobierane, bo w tym roku właśnie to zrobiliście. Zaczynamy od pierwszego punktu. Do oddania tego wszystkiego potrzebujecie 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Aktenzeichen od waszego Grundsteuer. I to jest napisane na waszym Grundsteuerbescheid. Tam jest napisane Aktenzeichen vom Finanzamt i tam są jakieś cyferki. To jest pierwsza rzecz, którą potrzebujecie. Aktenzeichen von eurem Finanzamt. Druga rzecz, którą potrzebujecie, to jest ein aktueller Grundbuchauszug, czyli aktualny Grundbuchauszug. I go można w 2 sposoby wydobyć. Pierwszy, łatwy, online, możecie to, link w opisie będzie, zobaczcie sobie, tam sobie klikacie i możecie go online beantragen i to kosztuje około 25 euro, ale masz to chyba bardzo szybko. A druga wersja jest tańsza, no ale musisz kontaktować Amtsgericht, tam gdzie mieszkasz. Tam możesz to albo telefonicznie, albo przez maila beantragen, że potrzebujesz Grundbuchauszug, potem tam jedziesz, pokazujesz dowód, że ty to ty i oni ci to dają. Musisz dla ciebie to wyważyć, czy to jest dla ciebie lepsze online to zamówić, czy jechać gdzieś i stać i czekać i nie wiadomo co. Każdy wybiera tu dla siebie. Czyli Grundbuchauszug aktualny. Trzecia rzecz, którą wy potrzebujecie, to jest, że tak powiem, wielkość powierzchni, w której mieszkacie. To oznacza na przykład wasza hala, czy wasz garaż, czy wasz dom, czy wasze mieszkanie. I tu bez piwnicy. I no oczywiście, gdzie to pisze? Albo w tym, w umowie kupna, ale żeby dokładnie to brać, to plan budynku. Tam jest rozpisane, ile wy macie metrów kwadratowych i z tego ja bym tą całą wielkość brał. Czyli jak macie dom, to jest bez garażu, tylko dom i bez piwnicy, jak już mówiłem. Czyli jakby to powiedzieć po niemiecku netto Wohnfläche, czyli faktycznie to, gdzie mieszkacie. No i oprócz oczywiście mieszkania, nie szkodziłoby wiedzieć metraż waszej posesji, tak? To jest wiadomo też ważne. I to była trzecia rzecz. No a potem jako czwarty punkt ogólny, od kiedy do kiedy, to już na wstępie powiedziałem, od 1 lipca możecie to oddać do 31 października tego roku, czyli 2022. I piąta i ostatnia rzecz, to jest, jak wy to możecie, że tak powiem, einreichen, czyli oddać. Możecie to zrobić przez Steuerberater, jak macie kogoś? On to może zrobić, ale te 3 punkty i tak on będzie potrzebował, także wy to musicie za czasów, czyli najlepiej teraz, dzisiaj, 8 kwietnia 2022, możecie zaczynać z tym online, załatwić sobie coś. Lub, jak nie Steuerberater, to przez elster.de. elster.de, tutaj to będzie gdzieś napisane, tam musicie sobie załatwić certyfikat lub się zalogować, jak jeszcze tam nigdy nic nie robiliście i sami to możecie też zrobić. To jest tylko i wyłącznie online do Finanzamtu. Jak ten Elster działa, możecie też miliard filmików zobaczyć na YouTubie. No,
I to by było już wszystko. Jeżeli to wszystko już zaczniecie teraz robić, będzie dobrze. A jak zaczniecie to zrobić, jak dopiero jak będzie lato, potem ten Amtsgericht ma urlopy, nie wiadomo co, i mogą być problemy. Mam nadzieję, że Wam ja tym filmikiem pomogłem. Jeżeli tak, cieszyłbym się, jakbyście dali łapkę do góry i subskrybowali ten kanał. A jeżeli jeszcze potrzebujecie się nauczyć języka niemieckiego, to u góry tutaj po prawej kliknijcie na filmik i zaczynajcie polepszać Wasz język. Nic mi nie pozostało, niż życzyć Wam miłego dnia, miłego wieczorku. Do następnego razu, Wasz Wojtek.